Cześć! Przed Tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Jak podaje Cointelegraph, członek Izby Reprezentantów Davidson zamierza doprowadzić do zwolnienia szefa Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Gary'ego Genslera. W odpowiedzi na tweet z 15 kwietnia dyrektora do spraw prawnych w Coinbase, przyjazny kryptowalutom kongresmen ogłosił zamiar usunięcia Genslera ze swojej roli po ostatnim ogłoszeniu komisji na temat ponownego rozważenia proponowanej definicji giełdy. Jak pisze Davidson na Twitterze, aby naprawić długą serię nadużyć, wprowadzam przepisy, które usuwają przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i zastępują tę rolę dyrektorem wykonawczym, który podlega zarządowi, czyli tam, gdzie znajduje się władza. Proponowane zmiany zasugerowane przez Genslera skrytykowała także członkini komisji Hester Pearce, znana także jako kryptomama z uwagi na swoje prokryptograficzne stanowisko. Jak mówi, zamiast przyjmować obietnice nowej technologii tak jak robiliśmy to w przeszłości, tutaj proponuje się stagnację, centralizację sił, zachęcanie do emigracji oraz przyczynianie się do wymierania nowych technologii. Ja się na to nie godzę, dodała. Według niej, w przeciwieństwie do przeszłości, kiedy komisja stosowała nowe technologie, współczesny regulator rozszerza swój zasięg, aby rozwiązywać problemy, które nie istnieją. Tymczasem na portalu Watcher Guru możemy przeczytać, że według Donalda Trumpa wysiłki Chin na rzecz dystansowania się świata od dolara amerykańskiego jest równoznaczne z przegraną Ameryki w wojnie światowej. Trump skomentował ostatnio, że świat odchodzi od standardu dolara amerykańskiego. Trwa międzynarodowa debata na temat statusu dolara, którego siła nabywcza spadła o 98% od 1971 roku. W jednej ze swoich ostatnich rozmów w Fox News były prezydent Trump stwierdził, że odepchnięcie świata od standardu dolara amerykańskiego przez Chiny jest równoznaczne z przegraną USA wojny światowej. Odcinek wyemitowany w środę zawierał także kilka interesujących opinii byłego prezydenta. Stwierdził on, że Iran łączy się z Arabią Saudyjską poprzez Chiny. Chiny tymczasem przejmują władzę. I słyszałem, jak kilka osób mówiło, cóż, nigdy przecież nie stracimy standardu dolara. Czy oni sobie żartują? Trump stwierdził, że Chiny chcą zmienić standard walutowy i jeśli tak się stanie, to tak jakby przegrać wojnę światową. Komentarze pojawiły się w kontekście ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej, gdzie kraje stopniowo odchodzą od uzależnienia od dolara amerykańskiego. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Na portalu U Today z kolei możemy przeczytać, że Shiba Inu wychodzi poza strefę innowacji Binance, co jest kolejnym kamieniem milowym dla tokena. Binance ogłosiło swoją decyzję o przeniesieniu Shiba Inu wraz z innymi tokenami, takimi jak Frax Share, Trust Wallet Token oraz One Inch poza strefę innowacji 18 kwietnia. Ten ruch sygnalizuje zwiększone zaufanie do projektów i ich potencjał długoterminowego wzrostu i stabilności w ekosystemie kryptograficznym. Binance wprowadził strefę innowacji jako bezpieczną platformę dla użytkowników do handlu nowymi i innowacyjnymi projektami przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem. Z biegiem czasu niektóre projekty demonstrują swoją wartość, spełniając wysokie standardy oczekiwane przez Binance, a giełda regularnie przeprowadza przeglądy w celu identyfikacji takich projektów i wyprowadzenia ich ze strefy innowacji. Kryteria, które brane są pod uwagę przy ocenie, to m.in. zaangażowanie zespołu w projekt, działalność rozwojowa, wolumen obrotu, płynność, stabilność sieci oraz wkład w zdrowy i zrównoważony ekosystem. Jako jeden z najpopularniejszych memcoinów Shiba zyskuje zainteresowanie na przestrzeni ostatnich lat. Według danych CoinGecko kapitalizacja rynkowa tokena wynosi obecnie 6,7 miliarda dolarów, a wyjście ze strefy innowacji może jeszcze bardziej umocnić pozycję Shiba na rynku i przyciągnąć więcej inwestorów. Portal BeInCrypto podaje, że platforma Eureka Trading oferuje 3 miliony dolarów nagrody za pomoc w odzyskaniu skradzionych kryptowalut. Założyciel platformy powiedział, że jego klucz prywatny został narażony, co poskutkowało kradzieżą kryptowalut o wartości 15 milionów dolarów. Napisał on na Twitterze 16 kwietnia, że oferuje 3 miliony dolarów nagrody za pomoc w odzyskaniu środków, przy czym nagroda może być nawet większa w zależności od formy udzielonej pomocy. Oferowanie nagród w zamian za pomoc w odzyskiwaniu skradzionych środków jest nowym trendem pośród platform kryptowalutowych. Byliśmy świadkami kilku takich sytuacji w ostatnim czasie, gdzie hakerzy oddawali środki po negocjacjach z zespołami. W niektórych przypadkach hakerzy przeprosili nawet za uczynione szkody. Jednym z takich przypadków był atak na platformę DeFi Sentiment, gdzie haker ukradł blisko milion dolarów, a następnie zwrócił 90% środków. Eureka Trading jest wyspecjalizowanym dostawcą usług w zakresie finansowych instrumentów pochodnych w branży krypto, nazywając się pierwszą taką platformą w swoim rodzaju. Twierdzi, że zarządza aktywami o wartości ponad $500 milionów, a miesięczny obrót przekracza 50 miliardów. Ataki na platformy kryptowalutowe są często poruszanym tematem w 2023 roku. W ciągu zaledwie pierwszego kwartału hakerzy ukradli środki o wartości blisko $320 milionów, powołując się na dane dostarczone przez Certik. Ethereum było największym celem tych ataków, a wartość skradzionych środków szacuje się na $221 milionów. Dzięki za wysłuchanie! Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. Tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak giełda kryptowalut, na której łatwo kupisz kryptowaluty poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przy użyciu swojej karty płatniczej. Znajdziesz tu także platformę SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków, nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Poniżej znajdziesz największe zagraniczne giełdy kryptowalut oraz giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEX-y. Oprócz tego znajdziesz sekcję poświęconą instrukcjom i poradnikom, skąd dowiesz się m.in. jak kupić bitcoina, jak obsługiwać portfel Metamask, czy jak stawiać swoje pierwsze kroki w stakingu oraz farmingu. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!